Dziś opowiem wam o chemiku, przedsiębiorcy i niedoszłym terroryście, który został prezydentem Polski. No dobra, przedsiębiorcą był słabym, ale na pewno był znakomitym chemikiem, wynalazcą, odkrywcą. Cała historia zaczęła się w 1867 roku, kiedy pod Ciechanowem urodził się Ignacy Mościcki. Skończył chemię w Rydze i po ukończeniu Wydziału Chemicznego przyjechał do Warszawy, wynajął małe mieszkanie na ulicy Widok, to są mniej więcej okolice Rotundy, dzisiejszego KFC, i postanowił, to była końcówka XIX wieku, początek lat 90. XIX wieku, postanowił się wysadzić za pomocą przygotowanego przez siebie kilograma nitrogliceryny, wysadzić w wyjątkowym miejscu w odpowiednim momencie, to znaczy w rosyjskim soborze prawosławnym podczas świąt Wielkiej Nocy, kiedy spodziewał się, że zastanie tam zgromadzonych wszystkich carskich urzędników tamtej rozbiorowej Warszawy. Miał tam się dostać z ładunkami nitrogliceryny schowanymi pod mundurem carskiego żołnierza. Do tego wydarzenia nie doszło, ponieważ carska ochrona, czyli służby specjalne, dowiedziały się o szykowanym zamachu i przeprowadziły nalot na mieszkanie Mościckiego, którego akurat wtedy nie było w domu, i zdołał uciec razem z żoną przez Niemcy, wyemigrował do Londynu. W Londynie zresztą poznał polskich socjalistów, między innymi Józefa Piłsudskiego, z którym się wtedy mocno zaprzyjaźnił. Kiedy wylądował w Londynie, to podzielił los przyszłych polskich emigrantów, ponieważ wylądował najpierw na zmywaku. Później pracował jako stolarz, pracował jako barber, pomocnik barbera. Matka przysłała mu trochę pieniędzy, założył fabrykę kefiru, ale ta fabryka kefiru splajtowała, być może przez to, że Mościcki wtedy nie myślał jeszcze o marketingu i nie postarał się wytłumaczyć Brytyjczykom, do czego służy polski kefir. Ostatecznie w 1897 roku dostał propozycję objęcia funkcji asystenta na Politechnice w szwajcarskim Fryburgu. Wyjechał tam i tam rozpoczęła się jego niesamowita kariera. Ponieważ pod koniec XIX wieku kończyły się złoża saletry w Chile. Z tej saletry produkowano nawozy, które uzdatniały pola, użyźniały pola. Złoża się kończyły i na całym świecie powstała obawa, że niedługo zapanuje klęska głodu, ponieważ nie będzie czym nawozić jałowych pól. Ignacy Mościcki wiedział o tym, że bardzo dużo azotu znajduje się w powietrzu. 70% powietrza to azot. W związku z czym wymyślił, że trzeba ten azot z powietrza pozyskiwać. Opatentował metodę pozyskiwania powietrza z azotu za pomocą niezwykle mocnych wyładowań elektrycznych, do czego potrzebował wielkiej mocy transformatorów. Te transformatory też skonstruował, to również opatentował. Okazały się one na tyle przydatne, że baterie jego transformatorów zainstalowano m.in. na szczycie wieży Eiffla, gdzie służyły do rozsyłania sygnału radiowego na Francję oraz znaczną część Europy i świata. Dorobił się dzięki temu olbrzymiego majątku, kupił piękną willę Mont Blanc i zamieszkał jako milioner, jako bardzo bogaty człowiek w Szwajcarii. W tej Szwajcarii żył tak do ostatnich lat przed I wojną światową, ponieważ otrzymał wtedy propozycję objęcia funkcji profesora na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej. Wiedział jednak, że Politechnika Lwowska jest uczelnią bardzo ubogą i nie ma odpowiedniej aparatury, dlatego wydał bardzo duże pieniądze na wykupienie kilkunastu ton sprzętu, urządzeń do eksperymentów z Politechniki we Fryburgu. Wynajął pociąg, kazał wszystko załadować do tego pociągu i wywiózł to do Lwowa po to, aby studenci lwowscy mogli uczyć się na najlepszej światowej klasy aparaturze chemicznej. Pracował tam przez okres I wojny światowej. Założył tam nawet takie specjalne przedsiębiorstwo, które się nazywało Metan. Dzięki temu przedsiębiorstwu zarabiał kolejne pieniądze, tak duże, że był w stanie fundować stypendia w czasie wojny dla polskich chemików, aby uczyli się na najlepszych wydziałach chemicznych na świecie. Jego żona działała w Lidze Kobiet Polskich, jego dwaj synowie zapisali się do Legionów Polskich i tak również walczyli o niepodległość ojczyzny. Po zakończeniu I wojny światowej Ignacy Mościcki zaangażował się w działalność państwową. Między innymi wyjechał do Szwajcarii, gdzie namówił Gabriela Narutowicza do powrotu do Polski i objęcia urzędu pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Mościcki również był takim ojcem chrzestnym polskich zakładów azotowych. To on wymyślił, aby budować wielkie zakłady azotowe. Udzielał Polsce bezpłatnie patentów na budowę tychże zakładów azotowych, ponieważ sądził, że w tym może być sukces naszego kraju, właśnie w rozwoju ciężkiego przemysłu chemicznego. I nagle nadszedł rok 1926, kiedy na skutek zamachu majowego ludzie bliscy Piłsudskiemu obalili prezydenta Wojciechowskiego. Zgromadzenie Narodowe ofiarowało Piłsudskiemu możliwość objęcia urzędu prezydenta, ale Piłsudski tę propozycję odrzucił, ponieważ uznał, że prezydent nie ma w Polsce realnej władzy. I kiedy proponowano mu kolejnych kandydatów, ktoś rzucił: a może Mościcki? I Piłsudski podobno powiedział: Ignacy? Może być Ignacy. I tak Ignacy Mościcki został zaproponowany, urząd przyjął i został kolejnym prezydentem, trzecim prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawował ten urząd do 1939 roku. I tu mały wtręt. Dzięki Ignacemu Mościckiemu również mamy w Polsce ketchup, ponieważ to on, albo ketchup, jak niektórzy mówią, ponieważ to on w miejscowości Pudliszki w Wielkopolsce odwiedził pod koniec lat 20. pana Fenrycha, właściciela majątku Podliszki, który zaserwował mu sos pomidorowy na stole, którego recepturę podpatrzył w Anglii. Ignacy Mościcki podobno powiedział, że to jest właśnie ten sos, który przypomina mu lata spędzone na emigracji w Londynie, i poprosił, aby dostarczano mu sos pomidorowy na Zamek Królewski w Warszawie, gdzie wtedy urzędował prezydent RP. Fenrych obiecał, że słoiki z tym sosem będą tam dostarczane. No i to była, wyobraźcie sobie, najlepsza reklama. Prezydencki ketchup w ten sposób pojawił się na polskich stołach, a Pudliszki mogły się chwalić, że prezydent jada sos pomidorowy produkowany w ich fabryce. Anyway, 1 września 1939 roku III Rzesza atakuje Polskę. 17 września ze wschodu atakuje Związek Radziecki. 17 września prezydent Rzeczypospolitej Polskiej opuszcza teren naszego kraju i emigruje na terytorium Rumunii. Tam miał podjąć walkę, tam miał podjąć dalsze prowadzenie wojny. Dokładnie tak samo jak podczas powstania listopadowego rząd, który opuścił Polskę, aby z emigracji kierować walką w kraju. Jednak na terenie Rumunii zostaje pod naciskiem naszych wrogów internowany i zrzeka się urzędu prezydenta. Co ciekawe, 25 grudnia 1939 roku otrzymał możliwość opuszczenia Rumunii i wyjechał gdzie? No, do Szwajcarii, która bardzo dobrze go znała. Ale tam z milionera stał się biedakiem, ponieważ w 1926 roku, w momencie, w którym zostawał prezydentem RP, postanowił wszystkie swoje patenty, wszystkie prawa majątkowe do wszystkich swoich odkryć, a było ich niemało, to było kilkadziesiąt, może nawet ponad 100 patentów różnego rodzaju, wszystko przekazał na rzecz Polski, ponieważ uważał, że nie godzi się, aby prezydent czerpał korzyści ze swoich patentów. Dlatego przekazał na rzecz kraju, którego jednak od strony prawnej po 1939 roku nie miał kto bronić. W związku z tym musiał wrócić na zwykłą posadę laboranta w zwykłym szwajcarskim laboratorium. Przez całą wojnę żył stosunkowo biednie, stosunkowo ubogo. Szwajcarom też nie zależało, aby zajmował wysokie stanowiska, ponieważ chcieli, żeby historia tego, że udzielili schronienia polskiemu byłemu prezydentowi, jak najbardziej ucichła. Nie chcieli się rzucać z tym w oczy, dlatego też pracował właśnie jako laborant, ale wciąż ze swojej skromnej pensji był w stanie pomagać polskim uchodźcom. Między innymi przekupywał przewodników, którzy pomagali polskim żołnierzom opuszczać teren Szwajcarii, aby udać się na zachód, aby dołączyć do polskiej armii. Ignacy Mościcki do końca swojego życia czuł się odpowiedzialny za to, co spotkało Polskę w 1939 roku. Do tego stopnia, że kiedy zmarł 2 października 1946 roku, poprosił, aby pochowano go w nieoznaczonym grobie, co najwyżej, aby na krzyżu, który postawiony zostanie na jego grobie, wyryć proste inicjały IM, jak Ignacy Mościcki, bez żadnej informacji, kim był, jakie pełnił urzędy, ponieważ czuł się odpowiedzialny za wielką polską przegraną w 1939 roku. Na początku lat 90. XX wieku jego ciało zostało sprowadzone do Polski i złożone w krypcie prezydentów w warszawskiej katedrze. Ale to już zupełnie inna historia.